Hej, hej, siema ziomy, z tej strony Dave, oto kolejny odcineczek z trzech małych horrorów. Pierwszy horror, jak widzicie, to jest... Jak się nazywa ten horror? Confused Rooms. Jakieś takie, wiecie, bardzo mi się nie podoba ta muzyka, więc po prostu kliknę play. Wiecie, będą jakieś takie gubiące... pokoje? Oh my... How are you, George? Who are you? Mam za ciebie osławki. Hide and seek. Hide and seek, będziemy się chować. Close your eyes. Close my eyes. A śmieszny ma mordę. To nie jest akurat straszne. Long boy. Long boy się przed nami pojawił. A, okej. Okay. A, muszę go znaleźć. Ha, fajnie, nice. Okay, dziwne dźwięki w trakcie zamykania oczu. Hide and seek. Find blip. Ha, na imię blip, ale super imię. Ale bardzo płynna kamera, jakby mi ktoś kurde myszkę masłem posmarował, ale dobra, niech wam będzie. No, okej. Okay. Opcje nie istnieją w tej grze, to dobrze wiedzieć. Halo? Hello, czy jesteś tutaj? Blib. Szukamy Bliba, ale super. Czy to horror, czy to fajna gierka? Blib, hello. Wow. To nie jest zbyt normalne, ale nie dam się kurde tak podejść przez jakieś losowe czaszeczki w szafie. Halo, Blib. Hello. Skrzypeczki małe. Hello, guźwa. Blib, gdzie jesteś? Pokaż się. Interesujące to, że mam miernik kondycji w tej grze. Blib. Okej, okay. Nie ma Bliba. Blib. Ty nie jesteś Blib. Dlaczego chowasz się w naszej szafie? Co? O, ha, mały stół. Bardzo zabawne. Bardzo zabawne, Blib. Fajnie tu poukładałeś różne losowe rzeczki w tych szafach. What the fuck? Okej, okay, no dobra. To już jest trochę... To już jest trochę dziwne. I trochę tu ciemno. Szafy nie mają drzwi. O kurde, chyba komornik nam tu wbił i... Tak, ewidentnie. Nie ma stołu. Nie ma szaf. Komornik wjebał się na chatę. Ukradł wszystko. Kurde, zarobiliście. Skonfiskował. Tak? Ani trochę mi się to nie podoba, ale podejdę do tego. Siemanko. O, oh, what? Drzwi mnie gonią. Widzieliście to? Holy fuck, drzwi mnie gonią. Szlak, muszę wrócić do House 1. Powinienem wrócić do House 1. Wracam do House 1. Okej, okay, to było troszeczkę straszniejsze. Dlaczego powinienem wrócić do House 1? Co, zawsze mnie tutaj będą te drzwi gonić? Hello, Blib. No dobra, to mi trochę podniosło ciśnienie. Aha, tutaj chyba nic nie ma. What the fuck? SCP? What the fuck? Co? Dlaczego tu jest... Co, drzwi od SCP? Okej. Okay. Ale tu ciemno. No, what the fuck? Jak wy nic nie widzicie, to nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Okej, chyba nie miałem tutaj wracać. Dobra, jednak wrócę do House 1. Tak jak mi gra kazała. Dobra, House 1, co się tutaj zmieniło? Świnka? Nie, świnka nadal jest w szafie. Nie została ukradziona. Siema, siema, tak, witaj. O! Blib! Wait. I don't know what they're saying, but I like it. I like to suck penis, I mean. Watching a movie. What the... Dlaczego on powiedział, że robi... What for suck penis? What suck penis? Dlaczego powiedział, że robi suck penis? What the fuck? Blib, tak poza tym to oglądasz czarny telewizor, nie wiem co ty widzisz, chyba masz bujną wyobraźnię, że tak to ujmę. Dobra, muszę wrócić po... Nie rusza się stąd, tak? Nie ruszysz się? Muszę wrócić po jego skrzypeczki. Do domu 2. O, fajnie, że mamy dwa domy, co tacy bogaci jesteśmy. Dom 2 nie podoba mi się. Jest tutaj za cicho i za ciemno. Nic nie widzę. Tak, światło jeszcze, moja lampa mnie oślepia już w ogóle. Super fajnie, dziękuję. Skrzypeczki. Peczki. Zabieram, uciekam. Nara! Ktoś tu wystrój chyba zmienił. Czy ten stół ma zęby? Obserwuję cię, panie stole. Oh, what? What the fuck? Oh, what? Aha, tam był kolejny stół. Nie podoba mi się to, uciekam. Uciekam, exit, uciekam. O locie. Jakie, SCP! A, jestem dzieckiem małym. Czyli by... O, SCP, czyli byłem w środku SCP. What? What the fuck? SCP? What the... Wow, wow, ale w zasadzie bardzo fajna gra, podobała mi się bardzo. Przechodzimy do drugiej gry. Okej, okay, druga gra nazywa się Doomed, czyli wiecie, straceny. O tych strachów się normalnie przestaje mówić, co się dzieje? Dobra, zaczynamy. Press space to start. Tak głośno jest, ciszę sobie, bo nie chcę dostać zawału. Good evening, tam to wake up. Okej, okay, budzę się. Hello, ha, ale super grafa. Co, moja myszka jest dziwnie płynna, ale okej, okay, ale thumpu. Co to ja jestem, kurde, co 500 kilo ważę? Jesus Christ. O, śniegi na dworze, ładnie, kurde, zima, święta. O, masz soczuś pomarańczowy, wszystko git. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj? O, piwka się pije, tak? Albo winko. Made by Motchle. Okej, okay, Motchle. Dobra, zobaczymy, co nam zrobiłeś, panie Motchle. What the fuck? Bro, to chodzenie mnie po prostu rozpierdala. O, dlaczego w moim domu jest ciemno? To po pierwsze.
pierwsze. O, pyszne bydło, mogę się napić. Psik, psik do mojej buzi. O, banonki. O, i więcej alkoholu. Widzę, widzę jakiś problem tego człowieka. Alkoholizm. Co się właśnie stanęło się? Głośne dźwięki się stanęły? Nie. Słyszę jakieś pukanie czy coś. Kotuś. Czy to jest właśnie wypchany kotuś? Dziwny design do kuchni. A tu obok muffinki. Pięknie, super. Hello. Bardzo dziwne dźwięki się zrobiły. Okej, nie mogę nigdzie indziej wyjść. Hello. O, what? Halo? Ktoś jest w moim domu? Czy co tu się kurde dzieje? Czemu nie mogę sobie światła po tym zapalić? Nawet pstryczków nie ma na ścianie. Co za dom jest? Tak, był taki tani, kupiłem go, bo światła nie mam, więc... Ale mi to tam nie przeszkadza, jest ciemno, mogę sobie przynajmniej gaming robić. O, ktoś przyszedł, tak? Halo? Pizza? Widziałem tam, kurde, ten po pizzy opakowania. Tak, tak. Masz astmę? Dobrze, otwieram już. Halo? Zgubiłem klucze. Sorry, wait, muszę znaleźć klucze do drzwi. Hello? Za oknem się coś fajnego dzieje? Chyba nie za bardzo. Otóż, zabierałeś moje klucze, tak? Wiedziałem, zdrajca. Tak, w sensie dumd, że jestem skazany na bycie w tym jednym mieszkaniu, tak? The fuck? Co to był w ogóle za dźwięk? Hello? Coś się otworzyło? I don't know. Łazienka jest teraz w ogóle zamknięta, jakbym się chciał wysrać, jak się zesram w gacie z wystraszenia się. No to nie będę miał jak. Wow, tu ciemno. Hello? Radio. Moja ulubiona stacja. Szumy. Szumy prosto z piekła. Tak. Okej. Okay. Tak w radiu było powiedziane, że no, musisz wyjść przez drzwi, tak poza tym są otwarte. No dobra, ale teraz łazienka też jest otwarta, halo? Jesus Christ. No dobra, fajnie tam się bawicie, fajne gangbangi. Krwawy, mroczny kosz na śmieci. To jest mikrofalówka! To nie wiem nawet kosz na śmieci, to jest mikrofalówka, super, jeszcze lepiej. Nie mogę sprintować, super, podoba mi się to. O, wow, jakie lagi, czy ja mam wybór tutaj? Mogę iść tą albo w tą stronę? Albo i nie mam wyboru jednak. Nie, to jest ślepy zaułek. Sąsiedzie, pomóż mi. Jest dziwne, kurde. Aha, zoomy mogę robić. Super. No, lepsza umiejętność niż umiejętność sprintowania. Totalnie, totalnie. Zawsze w horrorach, tak? Kurde, priorytety, tak? Śniegowo. No, przynajmniej ładniejszy dźwięk chodzenia niż to. Halo, co to? Oh my god. Nawet nie zdążyłem się wystraszyć tak naprawdę. Tak było ciemno w tej grze. Halo? O, myślałem, że to już koniec. O, przynajmniej tu jest. Przynajmniej tutaj zapalili światło. Tak było ciemno, że nawet nie zdążyłem w ogóle widzieć, co mnie atakuje. Tak? A nie. Tak, było jasno przez 2 sekundy. Halo? Okej. Wow, fajnie, fajnie. Czy to jest znowu SCP? Czy się okaże, że wszystkie te gry to są kurde jakieś zaklęte przedmioty? Nic nie widzę, super. Oh my gosh. Co ma moja mama? Mam nadzieję, że nie. Dobra, brzydko jest. Tak, podążałem instrukcję. Tak, radio mi powiedziało, że mam wyjść z pokoju. Wyszedłem i nie zdarzyły się żadne fajne rzeczy, więc nie wiem, nie wiem. Hej, aha, mam nigdzie nie iść i wszystko będzie w porządku. No, nie wiem, czy właśnie... Nie wiem, czy ufać głosowi z radia. Głosu. Aha, umrę teraz i po prostu umrę, tak? Bardzo ciemno jest. What? Halo? Mogę wyjść? Tak, czy mogę wyjść z zamkniętego kwadratowego pomieszczenia? Czy mogę? Łopatko, czy mogę wyjść? Dzięki. Dzięki! Kurde, czy gry naprawdę muszą być takie ciemne? Czy tylko ciemność to jest jedyna dobra opcja w horrorach? Naprawdę, nic nie widzę po prostu. Okej, wychodzimy, tak! Zostaliśmy uratowani! Jej! Kompletnie nic nie widzę, będę szedł tyłem. Czy ktoś mi za... Czy ktoś obwiązuje moje jajca łańcuchami? Czy co się dzieje? W sensie nie no, naprawdę się pytam, co się dzieje. Halo? A, miałem się ruszyć, a ja stoję i czekam na nie wiadomo co. Super. Gdzie jestem, to nie mam pojęcia. Wskoczyłem właśnie do mielarki, tak? No okej. Okay. Czy to jest teraz moja rzeczywistość, tak? Tak? Halo? Dzień dobry? Pizza? Ha! Czy to jest w końcu... Czy to jest w końcu ta pizza, którą już dawno temu chciałem dostać? Halo? Michael? To moje imię. What the fuck? Mam głos śmieszny, jakby był zjarany. Aha, okej, okay, zasnę w pracy, muszę wziąć kawę, żeby się rozbudzić. Tu widzę kawę. Czy to jakieś po prostu czarne gówno jest w tym kubku, dobra. Na misję poszukiwania kawy, low FPS-y. Super. What the fuck? Czyli CSI Security. O, czyli to tym razem nie jest nic sci-fi, chciałem powiedzieć. Tak w realnym świecie tym razem jesteśmy. W realnym. Oczywiście, widzę już. Okej, okay, jak nie mikrofala, to kurde, wiadro od mopu. Ktoś miał niezłą srakę. Czyli jednak to nie był sen. No tak, widać, że to nie był sen. Dobrze, nasz protagonista ma oczy. Ładnie to wygląda. Damn, fajne korytarze. Naruto run. Dziwne, nie, w ogóle mnie nie zapał ten jumpscare. Po prostu przeleciał przeze mnie, tak jak właśnie widzieliście ten Naruto run. Znowu jest super ciemno. Spadłem coś? Uwielbiam, jak jest tak... Tak? Obudziłem się?
What? Jestem gotowy? Na who co? Who are you? And who are you? What? It doesn't matter now. We have a long way to go. The way to where? The Nixon's chemical factory is waiting for us. What? It's okay. Time to go. Poszliśmy do jakiejś fabryki chemikal, co? Tak, te krótkie horrory zawsze mają taką fabułę, że totalnie nie wiadomo, co się skończyło na koniec, ale przyznaję, no fajny był, fajny, podoba mi się. Miał kilka dobrych momentów, ten taki potworek był całkiem fajny, chociaż największym minusem tej gry było akurat to, że było strasznie za ciemno, naprawdę nie było prawie nic widać, ale polecam, żebyście sobie zagrali. Oczywiście wszystkie gry będą w opisie tego filmu i lecimy do kolejnej gry, która naciąga z góry, o nie, z góry! All Home Alone. W sensie tytuł gry jest Gaming Late at Night. Można teoretycznie powiedzieć, że ja właśnie to robię teraz. Tak, jestem sam w domu. Man, I'm hungry, jestem głodny. Tak, i dużo czasu minęło od ostatniego czasu, jak zjadłem. Płatki byłyby dobrym pomysłem. No dobra, lecimy. Płateczki w nocy zjeść. Ja tak śniadanie jeść na kolację. Pstryczek. Grafika znowu fajna. Nice. Piękne piksele. Chciałem zjeść pikselowe płatki. Przynajmniej, to tutaj akurat polecam. Sterowanie, bardzo dobrze jest zrobione. Podoba mi się. Przynajmniej nie mam masła na myszce. Nice. Fajny domek mam, dwupiętrowy. Nie zdążyłem przeczytać. Tak, wy będziecie mogli przy sobie przeczytać. Musiało coś się stać z przełącznikiem światła w piwnicy. God damn it. Aha, no, więc będę musiał sprawdzić, co się stało. Tak, tylko chciałem płatki zjeść, kurde. A w piwnicy działa, tak? Oczywiście. Hello, co jest w piwnicy? Widzę już przełącznik chyba, tak. Dobrze. Okej, nie było jumpscare'u. Myślałem, że jak się odwrócę, to mi kurde ktoś mordę oderwie od razu. Hello, światło, jej, kuchnia, gdzie są płatki? Dzień dobry, panie sąsiedzie. Co pan robi tak późno przy swoim autku? Dobra, super. Płatki, miska, okej. Halo, tak, mleko i płatki jeszcze, tak? Płatki, jej. Aha, mogę wrócić z forcem na górę i pograć dłużej. Pobiegał napis, wiep. Panie sąsiedzie? Tak, nadal tam sobie Stefan grzebie przy swoim autku. Okej. Nie ma sprawy. Będziemy gaming robić, ciekawe, w co będziemy grać, może w jakieś horrory. O, the fuck? Aha, moje płatki się teleportowały, myślałem, co się z nimi stało. What the hell? O, prąd się chyba włączył. Tak, prąd. No, zgadłem po prostu, przewiduję przyszłość. F to flashlight. Okej. Fajnie, mamy flashlight. No dobra, szybko wpieprzaj. Zanim jakieś jumpscary, kurde, zatkają, że nie będziesz mógł już jeść. Szybko jemy, bo najlepiej, wiecie, na głodnego robić straszne rzeczy. Tak sobie pomyślał główny bohater, bo nie zjadł płatków. Ja bym, kurde, wsunął od razu. Aha, w sensie muszę sprawdzić w piwnicy. No tak. Excuse me, czy mój sąsiad tutaj przyszedł, kurde, znowu? Remember to shift run. No, jak gra mi mówi, no. Panie sąsiedzie, dlaczego pan tutaj jest? To było szybkie. Nie wiem, czy to miał. To był pan sąsiad. Jestem porwany chyba. Albo coś. Halo? Tak, panie sąsiedzie? Czy to jego głośne tuptanka słyszę? Aha, witaj. Straszne, tak. Wow. Tak się mówi, jak się wystraszy. Okej, jej, dobra. Nice, no. Aha, to była jego pierwsza gra. Fajnie, czyli no super, fajnie, dobra. Nie no, podobała mi się gra. Miała dobry klimat. Śmieszna była, całkiem bardzo ładna grafika. Przyjemne sterowanie, no. Fajne, to były właśnie trzy straszne gry, kolejna część, chyba już czwarty odcineczek. No, mam nadzieję, że ta kompilacja kolejna wam się podobała. Jeżeli tak, to dajcie ocenę, no i się po prostu wyłączyło, oczywiście. Dajcie ocenę, napiszcie komentarz, która z tych gierek była dla was najlepsza i czy sobie zagracie jakąś z tych gier i czy chcecie więcej odcineczków takich jak ten. Dajcie subskrypki, jeżeli wam się ten odcinek podobał i chcecie więcej. I do następnego, zioby. Bye!